Dziś opowiem Wam o filmie, który zainspirował twórców kultowej gry Carmageddon. Z tej strony Karaj z kanału horrorshow.pl. Zapraszam do recenzji Death Race 2000. America is a vast speedway. People line the streets to witness the greatest drivers on earth. Stany Zjednoczone. Niedaleka dystopijna przyszłość. Totalitarny reżim co roku organizuje wyścig samochodowy, w którym uczestnicy zdobywają punkty za rozjeżdżanie ludzi. Wyścig ma zaspokoić żądze krwi widowni, ale także odciągnąć uwagę od korupcji rządu. Na rajdowców czyha niebezpieczeństwo w postaci terrorystycznej organizacji sprzeciwiającej się rządowi i wyścigom. Wyścig śmierci 2000 jest luźno oparty na krótkim opowiadaniu The Racer z 1956 roku autorstwa Iba Melchiora. Ibowi, scenarzyście, reżyserowi, a przede wszystkim weteranowi II wojny światowej, nieobca była przemoc czy agresja, którą w swoim opowiadaniu przekuł na rozrywkę dla mas. Film wyprodukowało studio należące do Rogera Cormana New World Pictures, a wyreżyserował go Paul Bartel. W wyścigu śmierci bierze udział 5 załóg samochodów, na które składają się kierowcy zasiadający za sterami swych przezajebistych maszyn oraz ich piloci. Kierowcy rajdowi i ich pojazdy są żywcem wyjęci z popkultury. Mamy więc Calamity Jane, czyli kobietę kowboja w bykowozie z wielkimi rogami na masce, Machine Gun Joe, ubranego niczym gangster z lat 20. z gigantycznym nożem przytroczonym do maski auta. Wyglądającego jak młodszy brat pokraka z Pulp Fiction Frankensteina, odzianego w czarne skóry, Matildę, nazistowską kobietę z swastyką jeżdżącą wozem stylizowanym na Luftwaffe i rzymskiego gladiatora Nero the Hero. Film skupia się szczególnie na dwóch załogach. Frankenstein jest weteranem wyścigów. Przez lata niebezpiecznych zmagań jego ciało zostało pokiereszowane i rozczłonkowane. Chirurdzy poskładali go jednak do kupy, zastępując brakujące członki protezami. W tej roli zobaczymy kultowego aktora Davida Carradina, który wystąpił w dziesiątkach filmów eksploatacji, choć najbardziej znany jest z roli Billa w tarantinowskim Kill Billu. Jego głównym oponentem jest Machine Gun Joe. Facet ubrany w garnitur i kapelusz, niczym niskobudżetowa wersja Don Corleone, zazdrosny jest o popularność Frankensteina. Gra go Sylvester Stallone, wtedy jeszcze zupełnie nieznany aktor, którego największym osiągnięciem było pokazanie tyłka w komedii erotycznej Przyjęcie u Kitty i Stada. Stallone, pracując na planie wyścigu śmierci, pisał równolegle scenariusz do filmu, który miał być dla niego trampoliną do sukcesu, a mianowicie do Rockiego. Obie załogi będą musiały stoczyć ze sobą śmiertelny bój. Ciekawie też wygląda historia Mary Woronow, wcielającą się w Calamity Jane. Aktorka była członkiem grupy Andy'ego Warhola i wystąpiła nawet w jednym z jego filmów, Chelsea Girl. Była też dobrą znajomą reżysera Paula Bartela i ten postanowił zatrudnić ją w swym filmie. Problem w tym, że Mary nie dość, że nie posiadała prawa jazdy, to jeszcze nigdy nie siedziała za kółkiem samochodu. Ale w filmie produkowanym przez Cormana takie mankamenty to żaden problem. Bardziej niż umiejętności prowadzenia pojazdu, twórców interesowały jej ponętne kształty. Bo co to za film eksploatacji, w którym nie pojawiłoby się kilka nagich ciał? Who are you anyway? Best driver on earth. I don't want you to die. Death Race 2000 to czyste kino carsploitation nastawione na wyścigi i efektowne sceny akcji. Kolorowe auta ścigają się ze sobą w zawrotnym tempie po bezdrożach i miastach Ameryki. Samochody konkurują ze sobą, próbując zepchnąć się z trasy i wybuchają w efektownych eksplozjach. He was built by the world's finest surgeons to drive the fastest car ever designed, and nothing can stop him now. Kręcenie scen pościgów nie było zbyt łatwe, bo Corman chciał wydać na samochody maksymalnie $5000. Zostały zbudowane na podwoziu Volkswagena z lekką karoserią wyprodukowaną z włókna szklanego. Auta były tak źle wyważone i niesterowne, że szybko ochrzczono je mianem samochodów śmierci. Film nie jest jednak nakręcony na poważnie. Twórcy władowali do niego masę wisielczego humoru. Konkurencja nie polega jedynie na przejechaniu od startu do mety, bo punkty zdobywa się przede wszystkim za rozjeżdżanie przechodniów. I tak kobiety są lepiej punktowane niż mężczyźni, za nastolatki i dzieci dostaje się dodatkowe punkty, ale najbardziej opłaca się rozjeżdżać staruszków, bo za nich jest maksymalna ilość punktów. Prowadzi to do kilku komicznych scen.
Na przykład dom starców usytuowany przy trasie wyścigu organizuje w tym czasie dzień eutanazji, wystawiając staruszków na wózkach i balkonikach na szosie, aby byli łatwym celem dla przejeżdżających rajdowców. Takich kampowych motywów na granicy dobrego smaku jest tutaj wiele. Co rzecz jasna, musiało bardzo wkurwić ówczesną cenzurę, bo film otrzymał kategorię wiekową R. Skoro jest rozjeżdżanie ludzi, to musi być i krew. Jest tu co prawda kilka krwawszych momentów, jak urywane kończyny czy miażdżone głowy, ale to zdecydowanie zbyt mało dla miłośników krwawej łaźni. Beautiful kill! A neat kill! Współzawodnicy to nie jedynie niebezpieczeństwo, na które muszą uważać rajdowcy, bo wyścig chce sabotować ruch oporu sprzeciwiający się totalitarnemu reżimowi. Terroryści zostawiają na trasie różnego rodzaju pułapki czyhające na uczestników, aby wyeliminować ich z krwawej gry. Ich głównym celem jest jednak obalenie rządu. Jak widać, w tak prostym i rozrywkowym filmie udało się jednak przemycić komentarz społeczny potępiający totalitaryzm, a także społeczeństwo żerujące na krwawych rozrywkach. Film ten był bezpośrednią inspiracją dla twórców kultowej gry Carmageddon. W grze tej samochody żywcem przeniesione z filmu ścigały się w miastach i na bezdrożach. Oczywiście ciekawszym sposobem zwycięstwa niż dojechanie do mety było rozwalenie wszystkich oponentów. Ważnym elementem gry także było rozjeżdżanie przechodniów. Film w 2008 roku doczekał się remake'u z Jasonem Stathamem w roli głównej, ale jest to koszmarek całkowicie pozbawiony wisielczego humoru, przekraczania granic i pomysłowości oryginału. Death Race 2000 okazał się niespodziewanym sukcesem. Film, nakręcony za skromne 530 tysięcy dolarów, zarobił bagatela 12 milionów dolarów, głównie dzięki kinom samochodowym i kinom Grindhouse. Czysta rozrywka, nie dająca chwili wytchnienia. Film, który przeszedł do kanonu popkultury. Ode mnie dostaje 8 na 10. To już wszystko na dziś. Widzieliście Wyścig Śmierci 2000? A może wolicie wersję z Jasonem Stathamem z 2008 roku? Piszcie także, czy graliście kiedyś w Carmageddona. Ja grałem w niego latami, a niedawno pobrałem ze Steama odnowioną wersję i muszę powiedzieć, że ta też daje radę. Dajcie kciuka w górę, jeśli ta recenzja Wam się podobała, a my widzimy się następnym razem. And then nothing can stop him now. Death Race 2000, rated R.